Do społeczności uczniowskiej w szkole podstawowej w Trzęśniewie dołączyło 5 uczniów z Ukrainy. Uczęszcząca do 4 klasy Karina, 7-klasiści Irina i Daniel oraz 8-klasiści Sofia i Igor. Uczniowie z Trzęśniewa chcieli oficjalnie przywitać gości i dlatego zorganizowali uroczystą akademię, na którą przybył wójt gminy oraz mamy nowych uczniów, panie Ina i Olga. Ponieważ obecnie mamy w naszej szkole 5 uczniów z Ukrainy. My już po części witaliśmy w swoich klasach te dzieci, ale chcieliśmy tak bardziej oficjalnie zaprosić ich do naszej społeczności szkolnej. Drogie druzie, Irina, Karina, Daniel, Igor i Sofia. My chcą was przyjeździć. My radujemy się, że to wychodzicie na szkołę. Wy już poznakomili z naszym szkołą. Służba tak działała, że to wy przyjechali z dalekiej Ukrainy do nas do Polski. My, Polacy, jesteśmy narodem bardzo gościnnym. No, jak zresztą widzimy, tak, staramy się przyjąć naszych gości jak najlepiej potrafimy, jak najlepiej możemy. I tak również jest tutaj z państwem z Ukrainy. Cieszę się, że uczniowie bezpośrednio są aż tak bardzo zaangażowani, jak pani dyrektor zresztą tutaj mówiła, oni też chcieliby, żeby w ich klasach znaleźli się uczniowie z Ukrainy. To jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dobry gest i myślę, że w dalszym ciągu powinniście w ten sposób działać, w ten sposób postępować. Jechał sobie ułan młody, czule żegnał się z dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą. Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwon, 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 dzwoneczku, mój sokoły z powroneczku. Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwon, 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 dzwoneczku, mój sokoły, dzwon, dzwon, dzwon.